No hej, kopę lat. Pewnie zastanawiacie się, czemu mnie nie było. Wypaliłem się, nie żyję. Jak jesteś ciekaw, to zajrzyj do opisu. A w ramach przeprosin za taką obsługę zacznę z materiałem, w którym od razu daję wam konkurs, gdzie macie możliwość wygrać dwie takie fajne książeczki, niesamowite 1000 razy połącz kropki z Marvela. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Standardowo na początek pokazuję wam, jak wygląda książka. Mamy w niej po 20 bohaterów Marvela, których sami możecie narysować, łącząc kropki, których jest aż 1000, więc zgaduję, że po jednym bohaterze będziecie mieli już dość. Dlatego macie zabawy na bardzo długi czas. A w dzisiejszym materiale, który zapoczątkuje mój ciąg filmu, przedstawię wam 10 moich ulubionych postaci właśnie z Marvela. Zaczynamy. Marvel, gigantyczny uniwersum, tak gigantyczne, że nawet ja mogę coś o nim opowiedzieć. Moja przygoda z Marvelem zaczęła się na GTX-ie, tam było kilka kreskówek o superbohaterach i to właśnie oni są moimi ulubionymi, więc pewnie spodziewacie się, kogo tutaj ujrzycie. Oczywiście znam też Marvela spoza GTX-a, ale mimo wszystko jeśli słyszę Marvel, to myślę też o GTX-ie, ale dobra, zaczynajmy. Najpierw Iron Man. Jest to mój najmniej ulubiony bohater, kreskówka była dla mnie trochę brzydka i nudna, a filmów nie oglądałem. Mimo to Iron Man mi się przypodobał, był takim prostym bohaterem, bez żadnych dziwnych i ciężkich do zrozumienia supermocy. Po prostu zwykły człowiek, który ubiera zbroję i może robić co chce. Latać, strzelać rakietami, być niesamowicie silny, wytrzymały, zarabiać gruby hajs i mieć każdą kobietę. Taki marvelowski Batman. Jedynie gdzie mi Iron Man naprawdę podpasował, to w grze Marvel Ultimate Alliance, a w tamtych grze był naprawdę użyteczny. Jednak to tyle co mam do powiedzenia na temat Iron Mana. Czarna Wdowa. Dobra, tutaj będzie szybko i nie będę kłamać. Nie wiem, co ta postać robi, nie wiem, czy ma jakieś supermoce, wiem tylko, że gada po rusku, albo gadała, nie pamiętam. Wybrałem na listę tylko dlatego, że podoba mi się aktorka, która ją gra w Avengersach, czyli Scarlett Johansson. Tak, i to naprawdę wszystko. Dalej. Daredevil to jest bardzo ciekawy bohater, którego poznałem w kreskówce Spider-Man. Bardzo spodobał mi się jego design, a także jego historia. Pomysł ze ślepym superbohaterem wydawał mi się kozacki. Niestety za dużo nie mogę o nim powiedzieć, bo wiedza na jego temat opiera się tylko na innym odcinku Spider-Mana, gdzie Daredevil był tylko pomocnikiem pająka, a nie pełnił żadnej głównej roli. Ale podoba mi się jego strój, jest cały czerwony oraz jego broń też jest dosyć śmieszna, czyli biała laska, której używają ślepi, zmodyfikowana w taki sposób, że przypomina Nunchako. Czarna Pantera. Dla mnie Czarna Pantera i Daredevil chodzą w parze. Nie wiem czemu, po prostu zawsze tam gdzie jest Daredevil musi też pojawić się Czarna Pantera. A tego bohatera lubię z trzech bardzo ciekawych powodów. Po pierwsze, jego głos w polskiej wersji kreskówki był po prostu przekozacki. Niestety nie mogłem znaleźć próbki, ale ten kto pamięta odcinek Fantastycznej Czwórki z jego udziałem pewnie mnie zrozumie. Po drugie, jest on czarny. W sensie kostium ma czarny. Wiem, że jest murzynem, ale akurat nie o to mi chodziło. A czarny to mój ulubiony kolor. I po trzecie przypomina mi ninja, takiego typowego, zwinnego karateka, a ja lubię postacie, które bazują na takich skillach ninja, jak ciche poruszanie się, niewidzialność, też właśnie zwinność. Wolverine, no chyba najbardziej kojarzona postać Marvela. Dzikus, badass, niesamowity popapraniec. Po prostu uwielbia. Zawsze za dzieciaka ten, kto bawił się Wolverina, wymyślał przeróżne sposoby stworzenia swoich własnych szponów, czy to patyki od lodów, kredki, cienkie gałęzie lub noże do smarowania pasztetem. Wtedy z taką osobą się nie bawiliśmy. Wolverine to taki samiec alfa, włochaty, dziki, nie zabijesz go, ale on cię stuknie w sekundę. Sprawda do mnie, brakuje mu sporo. Lubię go też za jego kłótnie ze Spider-Manem, które były bardzo zajebiste. Hulk. Hulk niszczyć, Hulk miażdżyć. Jest to typowa, brutalna siła zamknięta w dużym i bardzo głupim pomieszczeniu. Hulka poznałem na GTX-ie oczywiście i kreskówka z nim od razu przypada mi do gustu. Podoba mi się to, że Hulk to tak naprawdę dwie postacie. Ludzka forma, czyli inteligentny i spokojny Bruce Banner i jego alter ego, czyli Hulk niszczyć, Hulk miażdżyć. Kreskówka jednak kreskówkę była dosyć smutna i dojrzała, bo nie skupiała się tylko na Hulk niszczyć, Hulk miażdżyć, ale na życiu zielonej bestii, która miała przerąbaną dosłownie każdego. A Hulk sam sobie był jak pszczoła, atakował tylko w obronie własnej. Najbardziej podobał mi się szary Hulk, który był inteligentny, potrafił się wysłowić, a nawet ubrać, ale koniec końców i tak Hulk miażdżyć, Hulk niszczyć. Zielony Goblin, tego skurczybyka bałem się w dzieciństwie, zwłaszcza w filmie Spider-Man, gdzie jego maska mnie przerażała, ale mimo to lubiłem tę postać, więc byłem trochę masochistą. Najbardziej podoba mi się jego glider, jak byłem mały, to postanowiłem, że sam sobie takiego glidera zrobię albo kupię w sklepie. Póki co ciągle nie mówią, że się wyprzedały. Oprócz tego co chwilę napieprzał bombami, co w tych czasach pewnie byłoby dosyć kontrowersyjne. Goblina lubię też dlatego, że jako jedyny zły Spider-Man nie wygrał. Wysłał on Mary Jane do innego wymiaru, a Spider-Man nigdy jej nie odnalazł, bo nikomu się już nie chciało kontynuować kreskówki XD. Numer 3.
3. Deadpool. Tak, przyznaję się, Deadpoola najbardziej kojarzę z filmu, aczkolwiek poznałem go znacznie wcześniej, w grze. I jak go zobaczyłem, to myślałem, lol, to Spider-Man. A potem jak odkryłem charakter tej postaci, czyli jego żarty o seksie i niesamowitą brutalność, to po prostu pobił on moje 12-letnie serce. Deadpoola lubię właśnie za niesamowity luz, jego podejście do życia, żarty o seksie, za to, że praktycznie nie da się go zabić, za to, że jest zakochany w Spider-Manie. Venom, mój ulubiony symbiot. Kiedyś jak byłem mały, to chciałem zostać Venomem, więc wysmarowałem sobie mordę smołą. Czarny Spider-Man przypomina gustu, bo był tak jakby złą wersją Petera Parkera i o wiele bardziej umięśnioną. Dodatkowo łącząc się z tobą zmieniał twój charakter na taki bardziej sebowaty, więc z Venomem warto iść na randkę. Swoją drogą jestem ciekawy połączenia Venoma z Deadpoolem. I numer 1. Jego nazwa przewijała się w tym materiale wielokrotnie, czyli Spider-Man. Mój ulubiony superbohater ever. Pająka znam z kreskówki, ale obejrzałem, zagrałem i czytałem dosłownie wszystko, co było z nim związane. Zawsze chciałem być taki jak on. Jak byłem mały, to próbowałem łazić po ścianach, kłócać się na gałęziach i ganiałem za pająkami, aby tylko mnie ugryzły. Spidermana pokochałem za jego niesamowity luz. Każdą sytuację potrafi obrócić w żart, na wszystko ma ripostę, taki Deadpool wersji 13+. Polubiłem go też za jego umiejętność wystrzeliwania z ciała lepkiej, klejącej i białej substancji, czyli pajęczyny. Nawet memy ze Spider-Manem są super. Polecam wszystkim w Google wpisać Spider-Man 80 memy. Dla mnie Spider-Man jest idealny i nie ma wad. Jest inteligentny, wyluzowany, ma poczucie humoru, strzela pajęczyną, chuśla się na tej pajęczynie, ma super dziewczyny, nawet Deadpool jest w nim zakochany. I ja też. Spidey forever. Dobra, koniec. Teraz jeszcze konkurs. Jeśli chcecie wygrać książki, to pod tym filmem napiszcie, jakim superbohaterem z Marvela chcielibyście być i dlaczego. Macie czas do 1 marca. Ode mnie to wszystko, więc dzięki za oglądanie i na razie.